Pewnego deszczowego popołudnia, przeglądając stos zakurzonych tomów w małym antykwariacie na obrzeżach miasta, natknąłem się na niepozorną, skórzaną okładkę z wytłoczonymi złotymi literami. Była to stara edycja Opowieści Niezwykłych Edgara Allana Poe, wydana w XIX wieku. Kiedy ją otworzyłem, moją uwagę przykuł dziwny symbol narysowany na marginesie jednej z stron. Wyglądał na starannie wykonany tuszem. Przedstawiał oko otoczone przez trzy spirale. Początkowo pomyślałem, że to dzieło poprzedniego właściciela, ale kiedy przewróciłem stronę, moje oczy ujrzały coś jeszcze dziwniejszego. Ręcznie zapisaną notatkę wskazującą na kolejną stronę i kolejny symbol. Zaintrygowany zacząłem badać inne książki z mojej kolekcji i ku mojemu zdumieniu odkryłem podobne symbole i notatki w różnych tomach pochodzących z różnych epok i kultur. Każda książka wydawała się być częścią większej układanki. Zacząłem spisywać notatki, przekładać symbole na język, który mogłem zrozumieć. Wkrótce zdałem sobie sprawę, że wszystkie te przekazy tworzyły rodzaj instrukcji. Nie do rytuału, jak mogłoby się wydawać, ale do czegoś znacznie bardziej realnego i niepokojącego, do odkrycia tajemniczej organizacji, która istniała od początków naszej cywilizacji. Według tych instrukcji, organizacja ta, znana jako Strażnicy Wiedzy, gromadziła i chroniła sekrety ludzkości, wpływając niepostrzeżenie na bieg historii. Ich wiedza była ukrywana w literaturze, sztuce, muzyce. Wszędzie tam, gdzie mogła przetrwać wieki niezauważona. Każdy symbol, każda notatka była częścią większego kodu, który, jeśli zostanie prawidłowo odczytany, mógł odsłonić miejsce, w którym skrywane były wszystkie te tajemnice. Moje poszukiwania stały się obsesją. Dni i noce spędzałem na dekodowaniu wiadomości, podróżując po świecie w poszukiwaniu kolejnych wskazówek, odwiedzając najstarsze biblioteki, prywatne kolekcje i zapomniane archiwa. Z każdym odkryciem moje życie stawało się coraz bardziej skomplikowane. Zacząłem zauważać, że jestem obserwowany. Czasami w tłumie dostrzegałem twarze, które wydawały mi się znajome z poprzednich miejsc moich poszukiwań. Moje mieszkanie zostało przeszukane, choć oficjalnie nic nie zginęło. Mimo to nie mogłem się poddać. Wiedziałem, że jestem blisko odkrycia prawdy, która mogła zmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o naszej historii, naszej cywilizacji, o nas samych. W końcu, po miesiącach nieustających poszukiwań, znalazłem to, czego szukałem. Starożytny manuskrypt, zawierający historię i cele strażników wiedzy wraz z lokalizacją ich ostatniego schronienia. Było to ukryte w ruinach, które archeologia znała, ale nigdy nie przypisywała im większego znaczenia. Gdy stanąłem przed kamiennymi drzwiami, za którymi miała się kryć największa biblioteka wiedzy starożytnej organizacji, zrozumiałem, że nie jestem sam. Obok mnie stanęli inni, którzy podobnie jak ja zostali wybrani do odkrycia tego sekretu. Razem wprowadziliśmy ostatni kod, który otworzył drzwi. Wewnątrz czekał na nas świat, którego istnienie przekraczało granice wyobraźni. Ogromne, podziemne komnaty wypełnione były regałami sięgającymi sufitu, a na nich spoczywały księgi, zwoje i artefakty, których wiek i pochodzenie wydawały się niemożliwe do ustalenia. Światło słabych, migoczących pochodni odbijało się od złota i kamieni szlachetnych, które zdobiły niektóre z przedmiotów. W powietrzu unosił się zapach papirusu, drewna i tajemniczej esencji, która zdawała się być kwintesencją samej wiedzy. Wśród tych niezliczonych artefaktów znajdowały się nie tylko utracone dzieła literatury i nauki, ale również przedmioty, których istnienie zaprzeczało wszystkim znanych prawom fizyki i przyrody. Urządzenia, które mogły manipulować czasem i przestrzenią, kamienie zapisane nieznanymi symbolami, które wibrowały niewidzialną energią, mapy nieistniejących już kontynentów oraz dokumenty opisujące kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Zrozumiałem wtedy, że strażnicy wiedzy nie tylko chronili tajemnice naszej przeszłości, ale również strzegli kluczy do przyszłości ludzkości. Ich celem nie było ukrywanie wiedzy, ale zabezpieczanie jej przed tymi,
którzy mogliby ją wykorzystać do złych celów, dopóki ludzkość nie będzie gotowa, aby ją przyjąć i zrozumieć. Wśród skarbów tej ukrytej biblioteki znalazłem również kroniki opisujące historię strażników od ich początków w starożytnym Sumerze, poprzez średniowiecze, aż do współczesności. Dowiedziałem się o ich wpływie na bieg historii, ochronie wielkich umysłów i zapewnianiu, by kluczowe odkrycia dotarły do właściwych osób w odpowiednim czasie. To, co odkryłem w ruinach, zmieniło moje życie na zawsze. Nie mogłem już wrócić do normalnego świata, wiedząc, co jest ukryte tuż pod powierzchnią naszej rzeczywistości. Zostałem poproszony o dołączenie do strażników wiedzy, aby pomóc w ochronie i przekazywaniu ich skarbów przyszłym pokoleniom, gdy będą gotowe. Z radością przyjąłem tę ofertę, stając się częścią czegoś, co było większe niż cokolwiek, co mogłem sobie wyobrazić. Moja historia nie kończy się tutaj, ale to, co dalej nastąpiło, musi pozostać nieujawnione, przynajmniej na razie. Możecie mnie uznać za strażnika tajemnic, który stoi na straży wiedzy, czekając na dzień, gdy świat będzie gotowy, aby się nią podzielić. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał. Czeka na nim jeszcze więcej strasznych historii.